rok mogę podsumować oczywiście, bo rok wyjątkowy, jubileuszu stulecia lotnictwa, no chyba wszyscy w Polsce o tym się dowiedzieli, prawda, kto nie wiedział, że 100 lat temu powstało polskie lotnictwo, które przez wiele lat swojej historii naprawdę zasłaniało świecie. No i trzeba było ten jubileusz pięknie zwieńczyć. Kulminacyjnym punktem właśnie obchodów jubileuszu stulecia polskiego lotnictwa wojskowego były pokazy lotnicze, międzynarodowe pokazy lotnicze Airshow 2018 w Radomiu, 17. edycja. Każdy kraj, który posiada nowoczesne lotnictwo, na pewno chce mieć bynajmniej jeden zespół akrobacyjny, prawda, i wspaniałego solistę na dobrym samolocie. My mamy takie dwa piękne, wspaniałe zespoły, mianowicie nasze biało-czerwone Iskry oraz Orliki. No i jeszcze mamy solistów, prawda. Historia pokazuje, że mieliśmy zawsze dobrych solistów na samolotach MiG-29. Myślę, że zyska na pewno uznanie widzów i w plebiscycie i głosami kapituły. Na pewno ma duże szanse osiągnąć ten sukces i jest nominowany, także ja z mojej strony mogę mu życzyć tylko sukcesu, żeby tą nominację otrzymał, prawda, i zwyciężył w tym konkursie.